Czy masz świadomość? Jak dowodzą badania Deutsche Bank i wyliczenia profesora Friedricha Schneidera, zniesienie środków pieniężnych nie wyeliminowałoby szarej strefy, ale zwiększyłoby koszty nielegalnych płatności, a tym samym mogłoby zmniejszyć rozmiary szarej strefy o około 2-3%. Profesor Konrad Raczkowski. Bajką jest, że będziemy mieli wpływ na nasze władze, a one będą realizować interes obywateli. Władze nie są w stanie zrealizować go w sposób skuteczny, jeśli nie będą dbać o podstawowy nośnik naszej własności i wolności w postaci waluty. Profesor Witold Modzelewski. Ta książka to opowieść o pewnej fuzji i pewnym przejęciu. Fuzja dokonuje się pomiędzy siłami wielkiej finansjery, Big Finance i wielkiej technologii, Big Tech. Przejęcie zaś dotyczy władzy. Po zakończeniu fuzji siły te będą miały nad nami władzę niespotykaną nigdy wcześniej w dziejach ludzkości. Bret Scott, pieniądze w chmurze, gotówka, karty, krypto, wojna o nasze portfele. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika spraw obywatelskich. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest pan Konrad Raczkowski, profesor nauk ekonomicznych, doktor habilitowany w zakresie zarządzania instytucjami publicznymi, od 2012 roku dyrektor Instytutu Ekonomicznego Społecznej Akademii Nauk w Warszawie. Od 2015 roku członek Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie RP. Współpracował m.in. z Europejskim Urzędem do Spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych w Brukseli oraz Instytutem Bezpieczeństwa i Polityki Rozwoju w Sztokholmie. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Pan tak odczytał te rzeczy, to jeszcze dodałbym do tego może to, co aktualne, bo tamto to już było. Tak. Do tego i innych można byłoby dodać więcej, ale chyba dodałbym, że jeszcze Visiting Research Scholar the City University of New York, także no a obecnie oczywiście Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dobrze, dziękuję za to uzupełnienie. Panie profesorze, 24 kwietnia 2024 roku, czyli niedawno, europarlamentarzyści przegłosowali zakaz płacenia gotówką powyżej 10 tysięcy euro. W przeliczeniu to jest około 43 tysięcy złotych. Tą swoją decyzję politycy uzasadniali walką z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Co pan na to? Generalnie, jeżeli popatrzymy na świat, to wiele rzeczy wprowadzanych z reguły na całym świecie i to w różnych aspektach zmiany prawa odbywa się z rzekomą walką z terroryzmem. Zarówno tym się, to jest takie wytłumaczenie wprowadzenia wojen, stanów wojennych, zablokowania dostępu do kont bankowych, lub też bardzo niekorzystnej dla obywateli zmiany prawa, z reguły, która ogranicza prawa, swobody i wolności obywatelskie. Więc ja bym powiedział, że to jest taki wspólny mianownik stosowany dość powszechnie w różnych aspektach zmiany prawa na świecie. Zarówno stosowany w demokracjach, jak i tam, gdzie mamy rządy kompletnie autorytarne. Co do samej treści, że dotyczy to gotówki i ograniczenia płatności gotówkowych, to myślę, że no trend jak gdyby jest tutaj jednoznaczny. To znaczy już od wielu lat obserwujemy próbę całkowitego wyeliminowania gotówki z obiegu. No, te próby są dość zaawansowane, podejmowane w sposób zsynchronizowany i na tą skalę zaangażowania zwolenników płatności bezgotówkowych to jednak no, nie przynoszą takich efektów, na jakie pewnie
ci zwolennicy takiego podejścia by liczyli, no bo jednak obecnie dominujące płatności również w Europie to są płatności gotówkowe, a nie bezgotówkowe. Nam się może wydawać Polakom, że jest inaczej, ale ja przypomnę, że nasz system bankowy i nasz system płatniczy jest jednym z najnowocześniejszych na świecie, jeżeli chodzi o generalnie o obrót bezgotówkowy, transakcyjność bankową i transakcyjność międzybankową. A czy rację mają ci, którzy twierdzą, że wojna z gotówką to wojna o władzę? Tak, oczywiście, że to jest wojna o władzę. Tam, gdzie tak naprawdę wyobraźmy sobie, kto będzie beneficjentem rzeczywistym takiej transakcji, albo inaczej, takiego procesu przepływu pieniądza, czyli kontroli przepływu pieniądza. No bo jeżeli dzisiaj mamy sytuację, że jeżeli płacimy gotówką, to druga strona transakcji nie jest znana. Znaczy, pan redaktor, ja, nasi słuchacze mogą zajść do sklepu, mając gotówkę, mogą tą gotówką zapłacić. Jeżeli nie ma tam tych kamer CCTV, czyli tych, gdzie jest jakaś obserwacja, to z założenia, czy zrobią zakupy takie czy inne, wyjdą, są prawie nie do namierzenia lub bardzo trudno do zidentyfikowania. Natomiast w sytuacji, kiedy każda nasza transakcja jest monitorowana, no to już dzisiaj się odbywa. Banki to robią. Robią zwłaszcza tam, to się nazywa analiza ryzyka, tak zwana. Mało kto sobie z tego zdaje sprawę, ale w każdej sytuacji, kiedy idziecie Państwo do banku po kredyt, no to przechodzicie analizę ryzyka. I w tej analizie ryzyka banki mają prawo co do zasady sprawdzić, jeżeli macie Państwo karty płatnicze, gdzie wydajecie. Po prostu co kupujecie. Na tej podstawie można zbudować portfel decyzji konsumpcyjnych danego konsumenta i zobaczyć, czy na przykład to, że on kupuje, jest to kredyt, może weźmy przedsiębiorcę, będzie łatwiej, bo przedsiębiorcom mocniej jest potrzebna gotówka na rozwój. I się okaże, że na przykład dany przedsiębiorca, dany właściciel firmy, już nawet nie to, że wydaje na hazard, bo hazard mamy legalny. Oczywiście jest forma nielegalna, ale zakładam ten legalny. Natomiast nawet jeżeli wydaje na ekskluzywne przyjemności legalne, to może być powodem uznania, że jego decyzje są mniej rozsądne i mogą zagrażać prowadzonej działalności gospodarczej, i to może być odmową przyznania danego finansowania, na przykład kredytu w rachunku bieżącym, kredytu obrotowego. Ale oczywiście tego się klient nie dowie. On po prostu dostanie informację, że jego zdolność kredytowa jest niewystarczająca, jego zabezpieczenie jest niewystarczające lub jakiś inny powód, może dochody, może model biznesowy, informacja będzie przekazana innego typu. Więc to nie jest tak, nawet obecnie, że to jesteśmy anonimowi, jest to nieprawda, a taki system, no jeszcze większego, powiedziałbym, większej kontroli, on się nazywa system zaufania społecznego, funkcjonuje w Chinach i tam każda decyzja jest analizowana z automatu, procedowana, mało tego, na tyle analizowana i procedowana, że jeżeli ktoś chciałby kupić na przykład samochód, mieszkanie, cokolwiek, i w ratingu kredytowym jego zachowanie będzie określone za niewłaściwe albo dostateczne, a warunkiem będzie próg 3,5, czyli dostateczny plus, no to on takiego finansowania nie dostanie. Mało, idźmy dalej. Jeżeli rating danej osoby, ja mówię o czymś, co na chwilę obecną funkcjonuje w Chinach, a nie może będzie, jest tym objęte 300 milionów obywateli, jak do tej pory. A i ten krąg się powiększa. Więc w drugim przypadku, jeżeli ktoś chce, do tego stopnia jest ten system zbudowany, że nie mając odpowiedniego ratingu, czyli ilości punktów zdobytych za dobre zachowanie w społeczeństwie, jeżeli pan redaktor przejdzie na czerwonym świetle, to już będzie pan miał minus.
a wyrzuci pan papierek, kamery to nagrają drugi minus, no w zasadzie zacznie pan być takim wyrzutkiem społecznym, który będzie musiał nadrabiać swój rating. A to będzie powodowało, że na przykład nie kupi pan biletu na samolot albo na pociąg, gdzie będzie chciał pan jechać. I to mamy do czynienia dzisiaj, ale idźmy dalej. Niewłaściwy rating powoduje, że nie będzie pan mógł, czy z drugiej strony jakaś pani wybrać partnera życiowego, chociażby męża czy żonę, gdyż rating nie będzie pozwalał na taką, nazwijmy to, kohabitację czy taki związek. I mówimy nie o czymś hipotetycznym, science fiction, mówimy o czymś, co działa. Więc w przypadku gotówki jest dokładnie tak samo. Jeżeli mamy coś elektronicznego, a dzisiaj to mamy, to możemy w pełni uproduktowić danego klienta, możemy w pełni śledzić, prześledzić jego, zwizualizować w zasadzie jego i potrzeby zakupowe, i przyjemności, i styl życia, i odwiedzane miejsca. W zasadzie przestaje, nie ma tutaj żadnych tajemnic. No dobrze, ale wracając do tego pytania o wojnę, czy wojna z gotówką to wojna o władzę, to kto chce tej władzy, pana profesora zdaniem? Proszę mi pokazać jakikolwiek rząd na świecie, który nie chciałby utrzymać danej władzy. A jeszcze gorzej wygląda to z dyktatorami. Czy widział pan dyktatora, który by dobrowolnie oddał władzę? Raczej odbywa się to poprzez przelew krwi lub inne rzeczy, gdzie no jednak tą władzę chce się utrzymać. Zawsze, zawsze mieliśmy inaczej. Wojna z gotówką była wojną o władzę i w przeszłości i obecnie. Można mówić, że mieliśmy wojnę z reżimem, tam chociażby Iran, Irak, ale generalnie już mamy informacje potwierdzone i po to potwierdzone przez stronę amerykańską, no, że jednak tam no, nie było tych rzeczy, które były powodem ataku, czyli broni nuklearnej czy jakiejkolwiek innej zagrażającej na przykład Stanom Zjednoczonym. Ale bardzo szybko, bo miesiąc od inwazji, ustanowiono bank centralny, nowy, przejmując bank centralny. Więc wojna o pieniądz była zawsze wojną. Bardzo dobrze to na przestrzeni wieków opisuje Song Hongbing. Zachęcam do lektury. Ba podaje przykłady, że z tego tytułu śmierć poniosło i wszyscy ponoć byli zatruci cjankiem kilku prezydentów Stanów Zjednoczonych, którzy próbowali się temu przeciwstawić. Więc warto zajrzeć do tych zakazanych książek, bo ta książka była zakazana w pewnych krajach, w Polsce jest dostępna. Mało tego, sam jej autor, jeżeli się nie mylę, na zaproszenie kiedyś jeszcze premiera Pawlaka odwiedzał Polskę. Bo wspomniał Pan o rządach, że rządy tutaj chcą jakby tej władzy większej. Natomiast Brecht Scott, którego cytowałem wcześniej, wspomina o tym, że to jednak wielka finansjera razem z wielką, z Big Techem dzisiaj, to one chcą przejęcia tej władzy, czyli duży biznes kryjący się na drugim siedzeniu za politykami. Co Pan na to? Jest w tym prawda. To znaczy to tak, jeżeli popatrzymy na to, no sam Facebook albo inaczej ci giganci, czy naprawdę wielu zadaje pytanie, czy naprawdę jest właścicielstwo, kto jest za, kto jest za tymi firmami, albo innego typu pytanie, ile państwa jest w tych firmach? Ile państwa, ile odpowiednich formacji, które to pilnują, nadzorują, wykorzystują. To jest naturalne, że one są i temu nie powinniśmy się dziwić. Więc jeżeli mamy takie przejmowanie pod pretekstem bezpieczeństwa, to z jednej strony takie big fintechy, takie duże, może big techy, bo to nie będą żadne fintechy, to będą big techy. No im zależy oczywiście na tym, żeby
żeby ta de facto posiadając bazy klientowskie, posiadając przepływy zautomatyzowane i ten guzik po swojej stronie, to w zasadzie przejmuje się władzę. Taka jest prawda. Prezydenta Trumpa odcięto od mediów społecznościowych i nie było trybu odwoławczego jeszcze w czasie, kiedy był pierwszym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Kiedyś nie do pomyślenia, a dzisiaj jest to realne. Więc tak naprawdę tak, duże korporacje mają na tyle dużą siłę globalną, że oddziałują dość mocno, zwłaszcza na te państwa słabe, upadłe, skorumpowane, tam siła oddziaływania jest ich duża. No i poza tym mają tak naprawdę poprzez rozwój sztucznej inteligencji, mogą to szybko algorytmizować, tworzyć projekcje, tworzyć całe mapy, powiedziałbym, zarówno sensoryczne myślenia, jak i procesowe działania danego społeczeństwa, wybranych firm, czy też osób. Więc to się dzieje, to prawda, tak. A gdyby hipotetycznie założyć, że gotówka zostanie zlikwidowana, to kto straci na tym najmocniej? Wszyscy, nawet ci, którym się wydaje, że nie będzie to miało znaczenia, to stracą dokładnie wszyscy. Jednak zawsze na końcu, zaczynając od Stanów Zjednoczonych, ale przecież nie one były pierwsze, mamy wiele państw, które jednak niosły ten kaganek wolności wyboru, pewnego otwarcia. Natomiast w sytuacji, kiedy nie będziemy mieli gotówki, czyli nie będziemy mieli mechanizmu płatności umożliwiającego, który będzie po prostu całkowicie anonimowy, to wyzbywamy się pewnej rzeczy, po pierwsze anonimowej, dwa dość elastycznej, która pozwala przetrwać wszelkiego typu kryzysy i dalej poruszać się w tym świecie realnym. Bo pamiętajmy, to jest świat wirtualny. Płatności bezgotówkowe odbywają się w świecie wirtualnym. Czyli wystarczy wojna, wystarczy pandemia i możemy być nagle odcięci od własnych kont bankowych, bo na przykład nie będzie zasilania. Dany bankomat nie będzie działał. Jakoś nie widzę, żeby wówczas w restauracjach rozdawano jedzenie za darmo, tylko dlatego, że terminal przestał działać i zabrakło prądu. A jak, panie profesorze, wygląda sytuacja gotówki w innych krajach? Czy obywatele jej bronią przed likwidacją? Jak zachowują się rządy i decydenci na świecie? Mamy dwa trendy. W pierwszym rządy idą w kierunku płatności bezgotówkowych, widząc w tym szansę. To jest na przykład Szwecji. I odwrotnie, tam gdzie widzieliśmy trudności gospodarcze, typu właśnie pandemia, typu wojna, to obserwowaliśmy bardzo drastyczny odpływ z płatności bezgotówkowych właśnie do gotówki. Chyba największy nominalnie był w Niemczech, paradoksalnie. Czyli takie płatności gotówkowe to jest dalej około 60%, to jest strefa euro, 60%. Bliski Wschód, Afryka, prawie 53%. Mało kto wie, ale państwo porównywalne do Polski, a więc liczbą ludności, a więc Maroko, tam zaledwie 0,2, czyli 0,2% populacji posiada kartę kredytową, 71% nie posiada konta bankowego, a 3/4 płatności odbywa się w gotówce. Obserwujmy te państwo, jak szybko wejdą tam operatorzy płatności mobilnych, wejdą tam inne rozwiązania, gdzie no jednak to jest dość duże państwo, bo mówię, to jest porównywalne do Polski. Gdzie pewnie będzie dobry interes do zrobienia, bo jest duża populacja. Ale na drugiej stronie mamy Stany Zjednoczone i tu się zadziały rzeczy ciekawe. Mianowicie, może powinniśmy zacząć do tego, że to, co przeciętny Kowalski uważa za płatności bezgotówkowe, to mamy jeszcze zupełnie inny trend, a mianowicie CBDC, to jest waluta cyfrowa banków centralnych. Obecnie
ponad 130, blisko 140 państw pracuje nad tym, to znaczy na różnym etapie rozwoju. Jedni wdrożyli i posługują się tym, jak na przykład Chiny, inni testują, patrzą, jak to będzie działało. No, inni prowadzą różnego typu jeszcze badania. Polska jest w tej ostatniej grupie, prowadzi badania, patrzy, czy to w ogóle miałoby sens. Ale ciekawostką jest to, że Amerykanie uznali to za wielkie zagrożenie, w ogóle pracę nad tym projektem, a projekt to był pod kryptonimem Hamilton, prowadzony był przez Boston Fed i MIT. Generalnie on miał tylko badać możliwości rozwoju CBDC. I paradoksalnie zarówno kongres, jak i finansjera Wall Street uznały, że absolutnie tego nie chcą. I proszę sobie wyobrazić, że nie dalej jak w ubiegłym roku, w lutym, Tom Emerson, to był przewodniczący większości w kongresie, z szerokim poparciem wprowadzili na ustawę zakazującą rezerwie federalnej wprowadzenia waluty cyfrowej banku centralnego i też monitorowania codziennych transakcji finansowych. Jest to niebywałe, że w Stanach Zjednoczonych miało to miejsce, więc ten przykład pokazuje, że to nie jest tak, że mamy jeden trend, tylko jak widać, profesjonalni uczestnicy rynku finansowego zobaczyli w tym zagrożenia i po prostu zablokowali. Toczy się wojna z gotówką. Prowadzą ją banksterzy, rządy i korporacje. Likwidacja gotówki to odebranie ci wolności wyboru. To wykluczenie tych, którzy nie chcą lub nie mogą korzystać z kart. To kontrola i inwigilacja tego, co robisz. Małymi krokami zabierają ci wolność. Za kilka lat będziesz uzależnionym od państwa i banksterów. Stuprocentowo kontrolowanym, nowoczesnym niewolnikiem. A jeśli będziesz niewygodny dla władzy, to twoje konto zostanie po prostu zablokowane. Bądź czujny. Gotówka to wolność. Bronimy gotówki przed likwidacją. Wejdź na brońgotówki.pl i pomóż nam. 18 czerwca, czy właściwie w połowie roku bieżącego, Euronet przeprowadził jednodniowy strajk. Było o tym głośno. Obywatele jednorazowo mogli wypłacić z bankomatu jedynie 200 zł. Podniosło się larum. Firma wyjaśniała, że akcja protestacyjna miała zwrócić uwagę na fakt, że korporacje płatnicze Visa, Mastercard, ale też polski standard płatności BLIK, cytuję, nie pokrywają kosztów krajowej wypłaty gotówki z bankomatów ponoszonych przez operatorów bankomatów w Polsce. Koniec cytatu. Proszę pana profesora o komentarz. To powiedziałbym normalna rzecz w biznesie, czyli jeden z monopolistów powiedział, chce większych płatności, ponieważ za wypłaty gotówki, ponieważ tych większych płatności od operatorów, czyli od banków, ale nie tylko, instytucji finansowych nie mógł uzyskać, więc chciał zwrócić uwagę innych uczestników, po prostu klientów, na to, że jest jakiś problem. Bo jeżeli mamy klientów, oni mogą poczuć się zdenerwowani, że ich bankomat nie działa, bądź też ich bank nie działa, bo klient z reguły nie rozróżnia, raczej widzi w tym, że to jego bank nie działa, skoro z jego karty nie wypłaca mu jego środków płatniczych. I myślę, chyba nie do końca się ta akcja udała, bo specjalnych podwyżek nie mieliśmy, chociaż próby były, są i będą. No dobrze, idźmy dalej. Instytut Spraw Obywatelskich, który jest wydawcą tygodnika Spraw Obywatelskich, od 2 lat prowadzi akcję Dnia Płacenia Gotówką. 16 sierpnia w tym roku również i w zeszłym roku, w 2023, wystosowaliśmy list otwarty do profesora Adama Glapińskiego, prezesa NBP. W tym liście zaapelowaliśmy o działanie na rzecz gotówki, tak, pod hasłem Piątka dla gotówki. I pozwolę sobie tutaj przeczytać te 5 postulatów i spytać pana profesora, co pan na to, jak pan się odnosi do tych postulatów. Po pierwsze, zwiększenie niskich nominałów w obiegu.
Tutaj wyzwaniem jest to, że po prostu idąc do sklepu, bardzo często już dzisiaj słyszymy, że nie mam panu z czego wydać i czy ma pan kartę. Po drugie, apelowaliśmy o likwidację pustyń bankomatowych, czyli sytuację takich miejsc, gdzie obywatele muszą jechać wiele kilometrów, żeby po prostu dostać się do bankomatu i wyciągnąć swoje pieniądze. Po trzecie, apelowaliśmy do prezesa NBP o zobowiązanie urzędów publicznych do przyjmowania gotówki. Tutaj po prostu dostajemy sygnały od ludzi z całego kraju, że po prostu część urzędów jakby nie przyjmuje gotówki, trzeba pieniądze za jakieś opłaty urzędowe przekazywać, wpłacać za pośrednictwem płatności bezgotówkowych. Po czwarte, likwidacja procederu przerzucania kosztów płatności bezgotówkowych kartami przez banki i organizacje kartowe na klientów, to zarówno firmy i ludzi. I wreszcie po piąte, apelowaliśmy do NBP-u, żeby zwiększyć finansowanie kampanii informacyjno-edukacyjnych mających na celu zachęcanie obywateli i firm do korzystania z gotówki codziennie, bo obserwujemy w całym kraju, że lobby płatności bezgotówkowych bardzo intensywnie promuje właśnie taką formę płatności. Natomiast gotówki właściwie oprócz organizacji społecznych, między innymi naszej kampanii Broń Gotówki, no, nie widać na horyzoncie. Jak pan by się odniósł do tych postulatów? To znaczy, ja jestem zwolennikiem nigdy nie podchodzenia do ściany z jakimiś postulatami czy ideami, które mają też innych zwolenników. To znaczy, mamy gotówkę, była najstarszą, może nie była najstarszą formą płatności, ale jeżeli przyjmiemy, że jednak złoto, później złote monety, no były jednak tą formą płatności, a były, no to możemy potraktować, że tak, to znamy od wielu, wielu wieków. Natomiast czy zła jest gotówka? Nie. Czy powinna być, zostać z nami jako alternatywny środek płatności, podobnie jak płatności bezgotówkowe? Tak. Miejmy wolność wyboru. Ja nie przyjmuję tych argumentów przedstawicieli różnych stron, które mówią, że w pandemii nawet słyszeliśmy, żeby nie dotykać gotówki, bo ona jest brudna i możemy wirusem się, prawda, zarazić. Ale w pandemii też widzieliśmy, że właśnie w Kanadzie, ale nie tylko, zablokowano płatności bezgotówkowe i ludzie, którzy nie popełnili żadnego wykroczenia ani przestępstwa, byli odcięci od gotówki, czyli byli odcięci od możliwości funkcjonowania w społeczeństwie, byli odcięci od własnych środków płatniczych. Jeszcze raz. Oni nie popełnili żadnego wykroczenia ani przestępstwa. I potem orzekły to też sądy. Więc widzimy, że ta ulotność, ten. Panie redaktorze, szanowni państwo, myślę, że każdy z nas znalazł się choć raz w sytuacji, gdzie karta płatnicza, gdzie mieliśmy środki na tej karcie, na koncie, po prostu nie zadziałała, bo terminal nie działał, bo coś się stało. Jeżeli no, był zawsze wybór, albo było trzeba udać się do bankomatu, ale no problem, jak ten bankomat nie działał, widzieliśmy albo doświadczyliśmy, że jednak no, może to być problem. I co wtedy? Ba, problemem, jeżeli dzisiaj poruszamy się po świecie, dwie podstawowe rodzaje kart, czyli Visa i Mastercard, one konkurują ze sobą i banki. Na przykład w Polsce w tym roku i w ubiegłym zamieniły część kart Mastercarda na Wizę. I co to powoduje? Że w zależności od regionu świata, w jaki pojedziecie, okazuje się, że kartą Visa nie możecie zapłacić. Więc jeżeli ktoś nieopatrznie, nie doczytał, jakie są warunki w danym kraju, mając dwie czy trzy karty, ale na przykład jednego operatora typu Visa, nagle zajechał i dowiaduje się, że tą kartą nie może zapłacić. Ale co zrobić, jak jest w restauracji i z rodziną zjadł obiad, a trzeba zapłacić?
najprawdopodobniej no, może być potraktowany jako turysta, który rzeczywiście się pomylił, a może będzie uznane, że to może taki sposób tej rodziny na funkcjonowanie i oni nie chcą płacić, bo zjedli wykwintną kolację. Więc zawsze warto mieć przy sobie alternatywę, zarówno jak i alternatywną kartę, czyli innego operatora, czyli forma bezgotówkowa, ale i gotówkę. Ta gotówka, no jednak nie demonizujmy tego, że to trzeba wyeliminować. To nic nie przeszkadza. Ba, powiem więcej, jeżeli nawet wzrosłyby koszty utrzymania procesu obsługi gotówki, to być może będzie duża grupa osób, która będzie skłonna to ponieść, traktując jako ubezpieczenie. Dzisiaj wykupujemy ubezpieczenie od różnych zdarzeń losowych. Mało tego, te ubezpieczenia często nie pokrywają nam straty, jaką gdzieś poniesiemy, albo w ogóle nie działają, bo się okazuje, że w umowie z danym agentem czy brokerem mieliśmy klauzule, jeżeli nie abuzywne, to takie, które nam wyłączały ubezpieczenie. No i co wtedy? Taka zarówno dla mnie gotówka jest taką trochę alternatywą do złota, z tym, że złoto nie jest w powszechnym obiegu i nie możemy tym płacić, natomiast gotówką możemy i to mamy miejsce zarówno na płatności bezgotówkowe. One są na pewno ułatwieniem, ale mamy też płatności, mamy miejsce na płatności gotówkowe, mamy miejsce na gotówkę i myślę, to powinno zostać dla naszego dobra, dla tak zwanej naszej alternatywy. No nie powinniśmy likwidować czegoś, co mamy i zdawać się jednak bądź co bądź w dużym państwie, a nie małym, na różnego typu, powiedziałbym, monolit, który nie pozostawia wyboru, ale zostawia pełne luki w systemie. No dobrze, a co pan profesor powie tym, którzy uważają i mówią o tym, że trzeba tą likwidację gotówki wprowadzić, ponieważ to ograniczy szarą strefę, w której działają przestępcy, gangsterzy. Ale to jest nieprawda. Żadne takie badania tego nie potwierdzają. Pan redaktor przytoczył na wstępie badania profesora Schneidera, który jest autorytetem światowym w temacie badań szarej strefy. Ja akurat pracuję z profesorem, współpracuję od 2000 bodajże 10 roku i ośrodek, który to prowadzi, a w zasadzie dwa ośrodki w Niemczech, no trudno nazwać, że prawda, robią badania nierzetelne, skoro Bank Światowy bierze właśnie te badania jako badania referencyjne do swoich modeli. Więc, ale to nie są jedyne badania. Mamy inne badania, które nam mówią dokładnie to samo, że nie ma tutaj korelacji, nie ma związku z terroryzmem i przestępczością. Wręcz odwrotnie. Wyobraźmy sobie, że wyeliminujemy gotówkę, to tworzy się tak zwana gap, taka luka, tak? Tworzy się luka i tą lukę zajmie pewnie jakaś forma krypto, która być może będzie przez darknet obsługiwana, być może w innej formie. One dzisiaj funkcjonują, tylko nie są powszechnie znane, ale one funkcjonują. I dzisiaj można przelać spokojnie, jak pan myśli, panie redaktorze, jak te środki, żeby nie szukać daleko. Mamy wojnę na Ukrainie. Ukraina wprowadziła prawo zakazujące inwestowania firmom za granicą, w związku firmom ukraińskim będącym w Ukrainie inwestowania za granicą. To jakim cudem te środki przechodzą do Polski, Niemiec, Francji, generalnie na cały świat i są inwestowane? No właśnie drugim obiegiem i bez oprocentowania, bez no to się dzieje, możemy przymknąć oczy, mówić tego nie ma, ale to się dzieje i nie tylko tu. Na całym świecie dzieje się dokładnie podobnie. Mało tego, powiedziałbym, że są banki oficjalne, legalne banki, które swoim klientom oferują takie usługi i za te usługi były karane w Stanach Zjednoczonych. Akurat Stany Zjednoczone są, nie wiem czy liberalne, na pewno skuteczne w ściganiu takiego typu no, przestępstw, bo to nie są nieprawidłowości, tylko to są przestępstwa.
organy federalne dowodzą i udowadniają działalność przestępczą największych banków na świecie. I żeby nie skończyło się to całkowitą utratą zaufania, te spory są rozstrzygane w systemie amerykańskim poprzez ugody. I wszystkie banki szły na ugodę i godziły się zapłacić często gigantyczne kary za wykrytą działalność nielegalną, jaką prowadziły. Więc to nie ma tak, że jeżeli wyeliminujemy gotówkę, to nagle nam się coś w to nie pojawi. Musi pojawić się. To jest rynek. Mało tego, rynek, który no, nigdy nie ma, na rynku nie ma próżni i nie będzie. Więc form, jak to można zrobić, życie obecne i czas obecny pokazuje nam, że to już funkcjonuje. Jeżeli nie byłoby alternatywy i rzeczywiście gotówka byłaby zakazana, no to te alternatywy zamieniłyby się w inne alternatywy, być może z dużo większym negatywnym nastawieniem danego państwa, tego, które tą gotówkę eliminuje. A jakiego ważnego pytania nikt panu jeszcze nie zadał w temacie, o którym rozmawiamy, i jaka jest na nie odpowiedź? Dobre pytanie, panie redaktorze. Niedawno rozmawiając ze swoimi amerykańskimi kolegami, tutaj dokładnie profesor Krugman, czyli laureat Nagrody Nobla z ekonomii, stwierdził, że wprowadzenie euro było błędem, bo ono opóźniło integrację i mało tego, wprowadziło szoki cykliczne z zmniejszoną możliwością odpowiedzi na nie, podał przykład Islandii. To jest prawda. Myślę, że generalnie nie zastanawiamy się nad tym, nad wieloma rzeczami, dlaczego coś nam jest potrzebne albo dlaczego coś mielibyśmy dobrowolnie oddawać. Przyjmujemy jednostronnie pewien kanon myślowy, trzymamy się tego kanonu i nie zastanawiamy się w zasadzie, dlaczego się tego trzymamy, bo tak inni mówią, bo tak jest lepiej, bo to jest wygodne. Ale te czasy wygody, czasy Pax America dla Europy się skończyły. I musimy trochę inaczej, bardziej realnie spojrzeć na gospodarkę, spojrzeć na dywersyfikację i albo zrobimy to my sami i będziemy zdywersyfikowani, będziemy posiadali ten parasol, drugi spadochron zapasowy, lub nie. To jest pytanie do nas. Więc tym pytaniem. Nie wiem, czy to tak bym postawił, jakiego pytania mi nie zadano. Ja bym chyba raczej powiedział, zbyt mało, pomimo wielu zdarzeń, które są w sferze międzynarodowej, my jako Europejczycy, już mówię tu o Europie, nie wyciągamy z tego wniosków, a zdarzenia, które obserwujemy, mówimy często tak, jakby ich nie było. Było takie powiedzenie, panie redaktorze, używane przez tych kieszonkowców, którzy kiedyś tak ochoczo okradali, no, prawda, Polaków. Byli to Polacy i okradali Polaków w autobusach, jak w pociągach. Jak złodziej był złapany za rękę, mówił, to nie moja ręka, prawda? I to trochę tak działa, że często widzimy fakty, ale te fakty do nas nie przemawiają, nie dochodzą. Na tej fali, powiedziałbym, zmian, jakie mamy w Europie i tego, że płatności strefy euro, czyli 20 państw i tych 7, które kiedyś będzie do tej strefy euro wchodziło, to mamy sytuację taką, że współczynniki przestępczości związane z tym, co się wydarzyło w ostatnich latach, mówię tutaj o migracji, mówię tutaj, czyli przepływy i osób, i kapitału. Oczywiście towarów i usług, ale tu mieliśmy reglamentację ustawową, czyli te warunki się zmieniły, a przestępczość, myślę, dla wielu może być zaskoczeniem, że najwyższa jest w Belgii. A niedawno w meczu Polska-Francja ktoś zrobił porównania zarówno gospodarek francuskiej i polskiej i zrobił porównania przestępczości. I tam
Panie redaktorze, szanowni państwo, ta przestępczość, a konkretnie, żeby ją zogniskować na tle seksualnym, czyli gwałty, jest 30-parokrotnie większa niż w Polsce. Więc mamy głębokie przesunięcia i dość znaczne dysproporcje pomiędzy krajami, pomiędzy państwami, gdzie dobrze byłoby mieć ten margines bezpieczeństwa, również jeżeli chodzi o gotówkę, płatności gotówkowe, i nie podzielać takich bezrefleksyjnych, powiedziałbym, twierdzeń, które nie mają pokrycia w żadnych danych, że eliminacja gotówki to byłoby wzrost przestępczości. Wszystkie dane mówią, dane naukowe mówią wręcz o odwrotnym trendzie. W tym miejscu postawmy kropkę. Państwa i moim gościem dzisiaj był pan profesor Konrad Raczkowski. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. A z państwem żegna się już Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika Spraw Obywatelskich już za tydzień we wtorek. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu instytutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj.